Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Więc drodzy Państwo, jest na tą chwilę godzina 6.14, poniedziałek 18 kwietnia 2022. I oto wtem dzisiejszy poniedziałkowy dzionek, czyli lany poniedziałek, jeszcze świąteczny. Tak jakby nakręcę dla Was najnowszy film, oto z tego miejsca. Jest ze mną kolega Rafał. Siema Rafał. I wspólnie nakręcimy jakiś film oto z tej miejscówki. Więc nie przedłużając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim i Rafała wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc drodzy Państwo, po ostatnich niepowodzeniach, czyli o całkowitej tej klęsce mojej na umrze, postaram się dla Was nakręcić jakąś rybkę złowioną przeze mnie, bo rzadko zdarza mi się być na zero, a w tym roku już drugi raz, czyli nida czarna dała mi zero brań, zero ryb oraz ostatnio umer, czyli dwa razy na zero w tym roku. Trudno, a dzisiaj postaram sobie odbić ostatnie wędkowanie, czyli zbiornik, jak widzicie, PZW, nie inaczej. I zaczynamy. Jedna na metodę. Od razu cukiereczek pod leżka. Drugą przerobiłem na dgającą szczytówkę. W razie co mam podpórkę z alarmem, tak aby w razie co jak na pinkę nic nie będzie dziubało. Na klasyka założymy drugą metodę. I zestaw mój, który zbudowałem teraz, jest tak. Niesymetryczna pętla, skrętka dłuższa, agrafka do szybkiej zmiany przyponu, przypon 60 cm, hak. Na hak idą 4 pinki, w koszyk idzie dobra, odmrożona zanęta. Odmrożona, pamiętajcie, zawsze odmrożona zanęta, bo oszczędnie, oszczędnie, bo wiecie, towar, jedzenie, spożywka, wszystko idzie w górę. Wiecie, co się dzieje za granicą, więc koszty, koszty i koszty, a po prostu szkoda tak wyrzucać i to przy takim amatorskim łowieniu jak moje. Akurat taka dobra mieszanka, bardzo dobra mieszanka odmrożona nie zaszkodzi rybom z PZW. A czy uda mi się coś złowić? Zobaczycie to sami. Więc zakładamy robactwo, które dzisiaj wziąłem. Zobaczcie. Są robaczki, założymy 3 sztuki. 1, 2, 3. Żywy robak to żywy robak. Oczywiście robaki w kurkumie. Nabiję podajnik. Tutaj jakieś pudełeczko było, będę mógł sobie rączkę przepukać. Ok. No i będzie w pytkę. Dobra. I zarzucamy. Klasyka. Nie wiem, czy tam jest klip, czy nie, ale zobaczymy. Jedziemy z tym koksem. No był. Niedaleko. Ok, dobra, niech będzie. Niech będzie na tej odległości. Zobaczymy. Bo zapomniałem, że z umra miałem krótszą, drugą linię. I dlatego tak króciutko. Zobaczymy, jak jedzie wskazań. Poślemy dalej. Gdzieś tak o 10 metrów dalej zestaw. Tu jest zresztą dalej, tu krócej. Dobrze. I teraz zobaczę, czy wszystko jest na legalu. Jedna, druga wędka. A, jeszcze wpis w rejestr, o którym bym zapomniał. Wpiszemy w rejestr, że wędkujemy tutaj. Tak, aby w razie kontroli nie było problemu. Więc jeszcze raz zapraszam. A co będzie, za chwilę zobaczycie sami. Drodzy Państwo, jest godzina 6.21. Chmurki jakieś, ja nic nie wziąłem płaszcza, nic przeciwdeszczowego, ale widzę, że pada śnieg. Dosłownie, drodzy Państwo, pada delikatny śnieżek. No ale dobre to niż deszcz. Zobaczymy jeszcze, jak się przedstawia dzisiaj
temperatura szybciutko, bo nie sprawdziłem. I jest po prostu, drodzy Państwo, tak. Kielce, minus 1. Zobaczcie sami, rzut ekranu. Minus 1, 7, 0, 8, 5 stopni, 9, 6, 10, 7, 40, 30 na deszcz. Co mamy tutaj dalej? OK, 40%, zobaczymy drugą apkę, zobaczymy tam, minus 2, dzisiaj 7, minus 2, 30% na deszcz. OK, i jeszcze jedna, i tu minus 2, pochmurno. I tak to się mniej więcej prezentuje, 0. Przecinek prawie 1, wilgotność 91, szansa na deszcz 25%, ciśnienie 1021. Ostatnio z Umra miałem 17, dzień wcześniej, później było na Umrze 18, a teraz 21, czyli ciśnienie poszło do góry. Zobaczcie sami. Rzut ekranu i tak to mniej więcej wygląda, czyli nie będzie za ciepło. Mniej więcej nie będzie padać, ale czy będą ryby brały, zobaczycie to sami. Jest tak, 6.24, trzymam do wpół do. Do wpół do, albo nie. Do wpół 25 do 40. 15 minut. 15 minut trzymam i jak nie będzie wskazania, ściągnę z klipa i rzucę 10 metrów dalej. Zaklipuję, bo za krótko mam. Za krótką postaram się zarzucić dalej. Trzy pinki żywe, zanęta odmrożona. W jednym, w drugim przypadku. Zobaczcie. Nie musiałem z tym odjechać. Drodzy Państwo, bo mam jedną, drugą oraz do klasyka jeszcze, zobaczcie, tyle. Pod metodę i pod klasyka. To mam wszystko odmrożone. Na towar nie jest tani, tak wspomniałem już wcześniej, więc wykorzystam to. Śnieg pada, płatki małe, ale czekamy na jakieś skazanie. Weźmiemy, sprowokujemy rybkę do brania, podciągniemy delikatnie zestaw. Podciągniemy delikatnie i tak mówię, 15 minut i przerzucamy dalej o 10 metrów. No a cukiereczek niech sobie stoi. No i cóż można chcieć, jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem. Bajecznie, Pyzuś, bajecznie. Którą wam sprzedam, dobra jest, wiesz? To jest typowo leszczowa. A, poczekaj. Powiem jedno, że nie wziąłem sztycy, bo zmieniłem kije, czyli tę ostatnio miałem, ale miałem dwie długie wędki, dwuskładowe, o długości 3,60, długość jest transportowa 1,90 m bodajże, 1,80 m długość transportowa, więc zrezygnowałem dzisiaj z tych wędek i wziąłem
klasyka, którego ostatnio miałem, ale zamiast tamtych dwóch dużych wziąłem Shimano bez mastera, krótszego trzy składy, tak aby mniej więcej lepiej mi się dzisiaj w transporcie to nosiło, ze względu na to, że przyjechaliśmy autobusem i tak, aby lepiej to się niosło, więc sztyca z Umbru z ostatniego wypadu wsadzona była w pokrowiec i mam tylko kosz. No ale za pomocą kosza spróbuję wyholować oczywiście, jak coś będzie. I jak widzicie sami, śnieżek sobie pada. Nic na razie się nie dzieje, ale to jest, tak to się mówi, cisza przed burzą lub bezrybiem, lub konkretnym, jak to się mówi, wędkowaniem. Pociągnięcie, czyli 32, jeszcze 8 minut i miałem ściągać, ale delikatne pociągnięcie jest, zaraz będzie odjazd. Oby, ale bardzo delikatnie pociągnęło, ale czekamy, aż to szarpnie. Ale i tak, drodzy Państwo, ściągnę z klipa i rzucę przynajmniej 5 metrów dalej. Ze względu na to, że mam piękny, donośny głos i trochę rybki płoszę, nawijając cały czas sam do siebie, do kamery. Więc dlatego muszę przerzucić trochę dalej, tak aby mój głos nie ostraszał, nie był słyszany przez rybki. No to by było do cięcia, drodzy Państwo. Jeszcze, ale co się wlece, nie uciecę. To ma jechać, gwizdać i świstać. To ma gwizdać i świstać. Ale zainteresowanie jest. Nie jest mocno napięta, więc może tam rybka przepływać, jakaś obcierka delikatnie, coś tam. Tego nie wiemy, ale dwa wskazania były. A tutaj alarm, na razie nic. U kolegi Rafała dwie metody, nic. A tutaj coś się zaczyna dziać. A więc, drodzy Państwo, pierwsza ryba na metodę. Oczywiście nie mam podbieraka, raczej sztycy, więc musimy sobie radzić samo. To nie duża ryba, ale zobaczymy, co jest coś. Jest coś, prawdopodobnie może być leszczyk, bo idzie, nie bije. Karpik na pewno nie będzie. Może być mały jaś, duża płoć, ale to będzie leszczyk. Zobaczymy. I ryba zaliczona, czyli Ringers wyprany i taki nieduży lesio. Nie ma to tamto, jak to się mówi. Nie ma, że boli. Baja, płyń, czyli zobaczcie, taki nieduży, ale nie na zero. Ok, baja, idź po kogoś poważnego, byku. Więc, drodzy Państwo, ściągnę sprzęta i założymy od Przemka Solskiego przynętę, czyli na dwóch łowiskach nie dawała rady.
A sam jestem ciekaw. Naprawdę, bo koledzy wędkujący polecają Przemka Solskiego Przynęty, więc spróbujemy. I tak, drodzy Państwo, salmony. Salt Bites. Salmony Green od Przemka Solskiego. Założymy zieloną taką. Intensywnie pachnie. Cukiereczka Ringersa. Podziękujemy. No i spróbujemy leszcza jakiegoś wyciągnąć na tą przynętę. No powinna zadziałać. Kolor fajny taki. Mniej więcej. Zarzucimy, a w klasyku zmienię przypon, bo jest tam 0,14, 14 haczyk i założymy 0,10 haczyk i 18, 0,10 żyłkę i 18 haczyk, mniejszy, cięższy przypon, mniejszy haczyk. A teraz zarzucimy na Salt Bites przynętę Green. Ok. Co, z klipa spadła? Nie. Założę sprzęta. Naciągnę trochę. Dobrze, jest, sobie stoi. I klasyka wezmę, przerzucimy. No, jeszcze ryba chyba się zacięła, wiesz? Brania nie widziałem, no ale coś jest. Coś jest, drodzy Państwo, widzicie. Lesio będzie chyba. O, czy spadło? Idzie. Bokiem. No, zająłem się tą wędką i nie widziałem. A mogło być jakieś wskazanie, więc w tej pozycji, czy w tym wypadku nie zmienię na razie przyponu, jak to dało jakąś rybę, tylko zobaczymy co. Czyli klasik, 4 pinki w kurkumie i tak mówię, nawet brania nie zauważyłem. Co to jest tam? Leszek, chodź tutaj. Pomalutku, czyli Lesio, nie inaczej. Taki Lesio, płyń. Ok. Zobaczymy jak to wygląda. Nie jest w miarę. Dobrze, to damy jeszcze. Damy jeszcze szansę temu przyponowi, ale postanowiłem na metodę łowić na dalekiej długości, a to postawimy na 20 metrze, więc krótko zarzucę i zaklipuję na drugiej linii.
Okej. Ale więc najpierw założymy 4 robactwa i przerzucam na 20 metr. Już docelowo odełowił na 20 metrze. No w końcu udało się złowić na tą przynętę coś. Prawdopodobnie leszczyk, bo idzie. Ale branie jest zdecydowane. Zobaczymy jak wielkościowo. Pomalutku. Nie mam długiej sztycy. Pomału. No i lesio, lesio. Lesio. Co to jest, Rafał? To nie jest czysty leszcz. Hybryd. Hybryd. Płotka leszcz. Zobaczcie. Zobaczcie, drodzy Państwo, sami, że to nie jest czysty leszcz. Hybryda. Hybryda. No ale wracaj. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli pierwsza ryba na tą przynętę od Solbites. Zakładamy kolejną zieloną. Nabijamy podajnik i zarzucamy metodę wprost przed siebie. Rafał obydwie wędki ściągnął i na obydwu były raki. Na jednej blisko brzegu rak spadł, na drugiej raka ściągnął. No ale tak to jest, drodzy Państwo, że czym bliżej brzegu się łowi, tym więcej raków jest, więc trochę dalej trzeba raczej rzucać, tak aby ominąć raczków, raczki. Z tego co ja zauważyłem, co łowię na tej miejscówce, to więc dalej staram się rzucać. Więc z tego krótkiego zasięgu zobaczymy jak to będzie, czy czasami nie są podciągnięcia raków ani obcierki, więc z powrotem widzicie, tak obiorę jednak dłuższą linię łowiąc klasykiem, jednak ten prawie 40 metr trzeba rzucić tak samo jak na metodę. Tak samo i klasykiem, bo innym bądź razem, w innym razem możemy mieć wskazania, ale raków, nie ryb, które nas interesują. Dzisiejszego wędkowania pociągnięcie to było do zacięcia. To było do zacięcia. Ale jest pięknie, pięknie, drodzy Państwo, pięknie. Zobaczcie jaka tafla. Idealna pod spławik, pod waglera. Metodą odległościową. Zero falki. Bajecznie. Ale to się później zmieni. Przyjdzie fala. Ale na tą chwilę jest bajecznie. Nie inaczej, drodzy Państwo, bajecznie. Prostowało, na nie jedę zacinał, tylko pociągnę. Patrzcie się. Bo ryba praktycznie zacięta. Bo wyprostowało sprzęta. No jest coś. Tak mówię, nie ma sensu nawet zacinać jak wyprostowało kija i coś niedużego. Co mamy? Płoć. Czyli płotkę, baja.
Ale najpierw, zanim przerzucę to, założę sygnalizator. Ok. Tak, aby mieć więcej brań, założymy 18 z dreanowską czerwoną, 0,10, 80 cm. Zobaczymy to rozwiązanie. Cięższa żyłka o 20 cm dłuższym kawałku, czyli 60, zrobimy 80 cm. Długość przyponu i zmienimy hak 14 na czerwoną ochotkową 18. Dwie pinki i jedziemy, zobaczymy, czy to przyniesie efekt w postaci większej ilości brań na klasyka. Jakieś podciągnięcie, ale wiecie, to ma jechać, gwizdać i świstać. Takie coś mnie nie interesuje, chyba że będzie opadało branie do brzegu, to wtedy zatnę, ale to ma jechać. Zaraz po tym braniu ściągnę, zmienimy przynętę, założymy duo. Założymy duo, czyli taką czarno-laserkową. To jest salmon śmierdzący. Tą założę zaraz, jak ściągnę. Woda jest czysta, klarowna, więc w czystej wodzie kolor daje może efekt. Nie tylko zapach, ale także ryby zwracają uwagę na kolor. Leszcz jest rybą, jak to się mówi, wzrokowcem, to widzi kolory. No i zobaczymy, czy ten czarno, taki laserkowy, żółto-zielony kolor przyniesie jakąś rybę. Więc ściągniemy tego salmona zaraz, green zielonego, i założymy duo test salmona. Ale to za chwilę, pomalutku, powolutku. Tutaj cięższy przypon, mniejszy haczyk. No i zobaczymy, czy będzie więcej brań. No coś się dzieje, jakieś ryby są, ale szału nie ma. Ale wiecie, tak mówię, zanęta jest odmrożona. Muszę ją wykorzystać. Trudno, muszę ją wykorzystać. I jeszcze ona była tak. Pojechałem na ryby, rozrobiłem zanętę jedną, drugą. Pojechałem na ryby, nie wykorzystałem jej, bo dużo rozrobiłem, ale wyszło jak wyszło. Nie wykorzystałem jej. Pojechałem na następne ryby, znów tak jakoś słabo brały, coś w tym stylu. Znów nie wykorzystałem jej. Później znów pojechałem ostatnio, nie wykorzystałem jej, bo nie miałem pinki. I w końcu raz rozrobiłem, a trzy razy ją, trzeci raz jest teraz odmrażana. Czyli trzeci raz jest odmrażana, więc sami widzicie, że już jakość tej zanęty jest nie taki znów wspaniały jak świeża zanęta. No ale tak mówię, towar drożeje, czasy robią się ciężkie, więc dzisiaj odmrożona zanęta. Chyba że mi braknie, to mam w zanadrzu świeżą, którą rozrobię, ale skupiam się dzisiaj przeważnie na odmrożonej zanęcie. Drodzy Państwo, jest taki temat, że wydłużyłem przypon 80 cm, zmniejszyłem haczyk, ale widzę, że to nie pomaga. Ze względu na to, że ryby wyhalowane na klasyka były zahaczone za samą końcówkę, czyli blisko, nie głęboko pobierały towar, więc zjedziemy teraz z przyponem, ściągnę. Oczywiście jak będzie branie, czy będę miał zamiar przerzucać, i ściągniemy i zrobimy taką 50. 50 skrócimy z 80 cm na 50. Ze względu na to, że pobierają za koniec, nie łykają za bardzo tej przynęty, więc skracamy przypon. I to może pomoże, bo widzę, że odchudzenie przyponu, żyłki, czy to z mniejszego haczyka, i wydłużenie długości nie przyniosło efektu, więc musimy skrócić całość, tak aby to mniej więcej współpracowało.
przy dzisiejszym wędkowaniu natkającą szczytówkę. A tutaj duo od Przemka i zobaczymy na to, czy będzie jakieś wskazanie, czy większa rybka. Mam nadzieję, że przynęta Salt Bites, ta nowa, przyniesie rybę. Jestem święcie przekonany, że jakieś wskazanie będzie, a zaraz zobaczycie, co się skusi na nią. A tutaj jeszcze 10 minut i skracamy przypon do długości 50 cm. O! Panie, nie na zero. Leszek jest. Drodzy Państwo, i tak to mniej więcej bywa. Więc machaj, wedą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Wskazanie mam. Ale czekamy. Bo to takie jakieś niemrawe. Okej. Jakieś niemrawe to wskazanie. Najważniejsze, że coś się dzieje. Wypoczynek nad wodą. W tym lany poniedziałek. Jest pyte. A więc tak, 20 minut jeszcze trzymam na tą duo. Nie daje efektu. Muszę ją zmienić, tą przynętę czuję. A tutaj muszę podpórkę inaczej wbić, pod kątem nisko, niżej, bo słabo widzę. Słabo widzę. Muszę wpatrywać się na tle krzaków i muszę pod kątem jakoś ją wbić. Podpórkę tak, aby niżej poszła szczytówka. No i tak zaraz zrobię, ale to jak ściągnę, przerzucę. I tutaj jak ściągnę, zmieniam przynętę. Założymy coś innego. Czyli tą wypraną. Czyli zieloną, nie? Czyli założymy. Założymy tą, bo różowa dzisiaj mi dała rybę, ale Ringers różowy i teraz salmona różowego. Zobaczymy, czy w końcu mi da na trzecim łowisku pierwszą rybę. Tak jak mówię, tak też zaraz zrobię, ale 20 minut jeszcze daję, to będzie 40 minut. 40 minut będzie przynęta duo. A tutaj pod innym kątem to ogarnę. I nawet teraz ściągnę i ogarnę to pod innym kątem podpórkę. Falka się robi. Wiaterek. Ogarniemy to inaczej. Czyli zrobię coś takiego. To trzeba wkręcić jeszcze. Dobra, hangerka odkręcimy, będzie niepotrzebny i tak mniej więcej to będzie wyglądało. Czylem myślę, że będzie w miarę lepiej, ale czy będzie lepiej, zobaczycie to sami. Więc przerzucamy zestaw. Siedzi,
czyli prawdopodobnie mam patent na to. Zobaczymy przy kolejnym rzucie, kolejnej rybie, ale chyba to da radę. Da chyba to radę w dniu dzisiejszym na klasyko. Czyli co by nie było, ryba spadła, ale mam chyba patent. Czyli od razu, długo nie czekałem na branie, wyprostowanie. Czyli po prostu mam patent. Mam po prostu patent. Zerwany przypon. Rafał, wyprostowało zerwany przypon. Haka nie ma. Więc drodzy Państwo, mam prawdopodobnie patent, ale tym razem zwiększę. Założę większy haczyk i ciut grubszą żyłkę, bo coś czuję, że to da efekt. Więc... Dobrze, ale zmieniam na grubszy przypon. Więc tą raczki poskubały ściągam. Założymy salmona. 40 minut była, pół godziny raczej była duo. Nie przyniosła ryby, więc różową. Na zieloną green miałem leszcza, leszczyka i teraz różowej damy szansę, czyli duża foremka, więcej towaru. I klasykiem obawiamy, mógł być szczupak, duży leszek, 0,10 była i 18 haczyk, haczyk ochotkowy. Teraz możemy tylko gdybać, co to była za ryba, ale haczyk zerwało. Okej. Zakładamy sygnalizator i wędkujemy. Zobaczcie, jak wielkość haczyka i grubość żyłki, czyli haczyk 14, żyłka 0,14 i jednak nie ma brania. Z powrotem schodzę na 0,10, tą co zerwałem. Skróciłem do 50 cm, 0,10 żyłka i haczyk 18 czerwona. Bo to jednak daje radę. Przy grubszej żyłce jednak ryba nie pobiera. Więc zmieniamy przypon. No i zobaczymy, czy będę miał rację. Czyli zmiana przyponu. I coś jest. Intensywne branie. Jednak na cienkim przyponie to wszystko ma hulać. Cienko. Mały haczyk i krótki przypon. I coś tam jest, jedziemy szarpać, bo 0,10. Jeszcze ryba mi przeszła dołem. Musimy rybę uspokoić, nisko kija, bo mi weszła w metodę. Więc uspokajamy rybę i niziutko nad wodą ją ściągamy. Zobaczymy, co to jest. Ale tak mówię, podeszłem je. Wiem, o co chodzi. No chyba tak. Bo mi na karpia nie bije. Ale może być taki fajniejszy już leszczyk. No największy dzisiaj. Więc nie ma co szarżować. Ptaszki ładnie śpiewają, jest pięknie.
Zobaczymy tylko co. Bokiem się zaczepił. Wiesz, bokiem się zaczepił, dlatego tak ciężko idzie. Myślałem, że coś większego. On się bokiem zaczepił, czyli ryba niezaliczona. Bądźmy uczciwi. Ryba niezaliczona. Nie liczymy tej ryby ze względu na to, że zaczepiła się bokiem. Nie zaczepiona prawidłowo. Więc ryba niezaliczona. Dobrze tak, żeby... No i dobrze, że się spięła. Dobrze, że się spięła, bo i tak była nieprawidłowo zapięta. Czyli jej nie liczymy. Ok, wędkujemy dalej. Przemój solski. Widzicie, tutaj jeszcze jednej nie przerzuciłem, a tutaj wyblakła różowa, salmon. W końcu pierwsza ryba na tą przynętę. Green dał mi rybę. Teraz róż wyblakły i coś jest niedużego. Widzicie, sztycy, zapomniałem, takie wędkowanie dzisiaj będzie. Co spadnie, to spadnie, trudno. Co mamy? To już na chama ściągam. Zepnie się, to się zepnie. Czyli Lesio. Lesio, płyń. Przerzucę najpierw metodę. Dopiero rzucimy klasyka. Zobaczcie. Rak. Mamy raka. Wcześniej też rak mógł przeciąć mi ten przypon, nie? Nie szczupakko. Nie puści już. Gnieciesz? A go jakoś. Puścił. I zobaczcie. Płyń. O. Zobaczcie. Nie w tą stronę. Okej. Przerzucam zestaw na siatkę. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Płyń tam, byku. Dobra, przerzucamy zestaw. Zaraz ściągnę od Przemka tą przynętę i będziemy wędkować dalej na Carlusso. Snużącą truskawkę oraz kisłe masło po babka. Więc przyszykowałem już przypon z umra. To ostatnio, co nie udało się nic złowić, w ogóle na nic nie brało. Więc kulka, haczyk i powyżej szucinka. I teraz o tą szucinkę długość podbije nam naszą przynętę. Czyli tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Najwyżej jeszcze trochę niżej szucinkę dam. O. I tak będzie podbijało nam przynętę. Czyli skisłe masło i przypon, który przyszykowałem, zaraz przełożymy. A w międzyczasie
weźmiemy foremkę, zaupgrade'ujemy jeszcze skisłe masło w postaci guch. Jak się dipuje. Będzie nam ładnie to snużyło w takiej pozycji. I jak widzicie, tak to mniej więcej będzie wyglądało, więc moczymy dalej kulkę w guch. Ok. I zaraz przerzucimy zestaw, zmienimy przypon i tak to, jak pokazałem, będzie wyglądało. Czyli kulka z Karoluso. Pop-upek w ten sposób, co pokazałem. Ok, więc przekładamy sprzęta. Po jednej rybie na green oraz na wyblaką różową salmona duo laserkowo czarna nie dała ryby. Więc ściągamy. I zakładamy, którą wam pokazałem z Karoluso. Przynętę. W ten sposób, co wam pokazałem. Dobrze, przerzucimy i zobaczymy, co będzie się działo. Pomału zanęta schodzi, to mnie cieszy. Może dzisiaj wszystko już wykorzystam i przyszłe wędkowanie będzie ze świeżą mieszanką. Taką petardę i jedziemy do klipa. Wprostamy. Dobrze. Trochę na odejście i wędkujemy.